zaprasza na program. W 2005 roku miasto zostało właścicielem nieruchomości po dawnej elektrociepłowni numer 1, która została wcześniej zlikwidowana. No i zaczęło się poszukiwanie koncepcji zagospodarowania terenu. Ta koncepcja wyklarowała się mniej więcej w 2007 roku, kiedy została przygotowana pierwsze założenia projektu pod nazwą Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne. To zostało usankcjonowane odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej, następnie powiązane z realizacją programu Nowe Centrum Łodzi. Wizją EC1 jest stworzenie miejsca, które będzie unikatowe, ponieważ będzie oferowało możliwość inteligentnego spędzania czasu. Dlatego właśnie będzie tutaj działało największe centrum techniki i nauki, jeśli chodzi o Polskę. Dlatego uruchomiliśmy już planetarium, dlatego działalność NCKF-u, czyli Narodowego Centrum Kultury Filmowej i dlatego również działalność Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Planetarium i sukces tej placówki, która właściwie w 8 miesięcy swojego funkcjonowania odwiedziło ponad 100 tysięcy ludzi, zostało w plebiscycie National Geographic wybrane jednym z 7 nowych cudów Polski, to jako pierwsze wygrało ten plebiscyt. Świadczy o tym, że zapotrzebowanie na taką rozrywkę, na takie spędzanie czasu jest bardzo silne, nie tylko w Łodzi zapewne. W tej chwili jesteśmy w takiej fazie, gdzie trwa proces aranżacji wyposażania przestrzeni. Cała koncepcja rewitalizacji została oparta na trzech założeniach. Po pierwsze, ażeby przywrócić w miarę możliwości wygląd architektoniczny tych budynków, tak jak one zostały wybudowane odpowiednio w latach 1907-1929, z uwagi na wysokie walory architektoniczne i estetyczne tych obiektów. Drugie założenie to adoptowanie tych obiektów do nowych funkcji. W miejscu, w którym się obecnie znajdujemy, w kompleksie EC1 Zachód, powstaje Centrum Nauki i Techniki, które będzie takim unikatowym projektem nie tylko w skali Polski, ale w skali europejskiej, bo tak jak widać, wykorzystujemy tutaj całe to oryginalne wnętrze i wyposażenie dawnej elektrowni, które zachowało się w bardzo dobrym stanie, a jednocześnie nawiązując do historycznego charakteru tego miejsca, jeżeli chodzi o ten zakres merytoryczny ekspozycji. Obok tego równolegle powstają takie projekty jak wspomniane Narodowe Centrum Kultury Filmowej, które będzie również prowadziło działalność edukacyjną i popularyzację sztuki filmowej, kultury filmowej, polskiej przede wszystkim. Oczywiście również z wystawami stałymi, równie atrakcyjnymi jak te, którymi będzie dysponowało Centrum Nauki i Techniki. I odbiciem tego będzie również Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, gdzie będzie można prześledzić proces powstawania gier komputerowych i komiksów od koncepcji, storyboardów, rysunków, aż po montaż i cały producencki sztafaż i cały świat funkcjonowania w rzeczywistości komiksu i gier komputerowych. Łodzianie z niecierpliwością czekają na otwarcie Centrum Nauki i Techniki. Z pewnością przyczyni się do tego umowa, jaką z EC1 Miasto Kultury podpisał minister kultury Piotr Gliński. Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 18 milionów 390 tysięcy złotych. Fundusze zostaną przeznaczone na wyposażenie ścieżek dydaktycznych. Tego rodzaju kierunek rozwoju muzealnictwa technicznego i inżynieryjnego jest szalenie potrzebny, bo nowe technologie, jak Państwo wiecie, bardzo szybko zmieniają świat. Młode pokolenia, ale nie tylko, są zainteresowane tą ofertą, więc uda nam się także stworzyć, jak rozumiem, przyspieszyć także rozwój EC1 z tych pieniędzy. Otwarcie Centrum Nauki i Techniki zaplanowane jest na jesień 2017 roku.
EC1 Łódź, Miasto Kultury w Łodzi. Instytucja współprowadzona przez Miasto Łódź oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.